Proszę Państwa, z 10-minutowym opóźnieniem, ale zaczynamy komisję rewizyjną. Tematyka dzisiejszego posiedzenia to otwarcie posiedzenia, przedstawienie porządku obrad posiedzenia, wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego komisji, wolne wnioski, zamknięcie obrad. Jako przewodniczący Rady Miasta prowadzę tylko i wyłącznie dzisiejsze posiedzenie komisji do punktu 4, czyli na trzecim punkcie zakończone w chwili, kiedy zostanie wybrane prezydium dzisiejszej komisji. Porządek obrad. Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad? Muszę go odczytywać. Więc przechodzimy do zgłaszania kandydatów na przewodniczącego dzisiejszej komisji. Proszę o podniesienie ręki. Proszę bardzo, pan radny Rzyśko. Na przewodniczącego komisji rewizyjnej zgłaszam radnego Piotra Kosyka, przewodniczącego komisji w poprzedniej kadencji. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Tamazur. Przewodniczący mikrofonu. Na przewodniczącego komisji rewizyjnej proponuję pana Teodora Czubackiego. Dziękuję bardzo. Zostały zgłoszone dwie kandydatury. Czy pan radny Kusyk wyraża zgodę? Czy pan radny Czubacki wyraża zgodę? Proponuję następujący tryb głosowania. Głosujemy za jedną kandydaturą, za drugą kandydaturą i ten kandydat, który uzyska większą ilość głosów, zostanie wybrany na przewodniczącego. Czy są uwagi do zaproponowanego trybu głosowania? Nie ma. Kto jest, głosujemy w kolejności zgłoszeń. Kto jest za tym, aby przewodniczącym komisji został pan Piotr Kusyk? Proszę o podniesienie ręki. Dwie osoby. Kto jest za tym, aby przewodniczącym komisji został pan Teodor Czubacki? Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. Trzy osoby. Ktoś się wstrzymał? Ktoś nie wziął udziału w głosowaniu? Trzy. Trzy. Dwie. I mam tutaj problem, ponieważ jeżeli pan przewodniczący, pan kandydat nie bierze udziału w głosowaniu, to wydaje mi się, że powinna być większość bezwzględna, więc pan przewodniczący nie będzie wybrany na przewodniczącego. Można tutaj głosować w tym przypadku na samego siebie. Ale to nic nie zmieni, bo jeżeli będzie trzy... Proszę. Składam wniosek w sprawie formalnej o powtórzenie tego głosowania z racji tego, że jeden członek komisji nie wiedział, czy może głosować nad swoją osobą, czy nie. Kto jest za przyjęciem tego wniosku formalnego? Proszę o podniesienie ręki. Cztery osoby. Kto jest przeciw? Jedna. Kto się wstrzymał od głosu? Jedna. W związku z tym przechodzimy do reasumpcji głosowania. Kto jest za tym, aby przewodniczącym komisji został pan Piotr Kusyk? Proszę o podniesienie ręki. Dwie osoby. To jest za tym, aby przewodniczącym komisji został pan radny Teodor Czubacki. Proszę o podniesienie ręki. Cztery osoby. W związku z tym, że pan Teodor Czubacki uzyskał cztery głosy, ilość skład komisji liczy siedem osób, uzyskał bezwzględną większość. W związku z tym stwierdzam, że na przewodniczącego został wybrany pan Teodor Czubacki. Proszę o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego komisji. Pan Teodor Czubacki był pierwszy tym razem. Dziękuję bardzo. Na wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłaszam panią Renatę Mazur. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są inne? Proszę. Zgłaszam pana radnego Piotra Kusyka. Dziękuję bardzo. Czy pani Renata Mazur wyraża zgodę na bycie wiceprzewodniczącym komisji? Czy pan Piotr Kusyk wyraża zgodę na bycie W związku z tym zamykam listę kandydatów. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za tym, aby wiceprzewodniczącym komisji była pani Renata Mazur? Proszę o podniesienie ręki. Cztery osoby. Kto jest za tym, aby wiceprzewodniczący był pan Piotr Kusyk? Dwie osoby. Stwierdzam, że na wiceprzewodniczącego komisji została wybrana pani Renata Mazur. Dziękuję bardzo. Na tym skończyła się moja rola. Przekazuję prowadzenie komisji panu przewodniczącemu, gratulując jednocześnie wyboru. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, na wstępie chciałem podziękować wszystkim za uzyskany głos. Będę starał się rzetelnie wykonywać swoje obowiązki jako przewodniczącego komisji rewizyjnej. Szanowni państwo, chciałbym przypomnieć, że do 31 marca jako komisja rewizyjna, ale nie tylko komisja rewizyjna, ale wszystkie komisje musimy złożyć swój plan pracy na bieżący rok. W związku z czym chciałbym zaproponować, aby komisja rewizyjna spotkała się pod koniec lutego i sporządziła taki plan pracy na bieżący rok. Szanowni państwo, jeżeli macie jakieś pomysły na plan pracy, mój e-mail jest w biurze rady, możecie go wysyłać, możecie swoje pomysły wysyłać na ten e-mail. Ja sporządzę w swoim zakresie plan pracy, który państwo otrzymacie
przed spotkaniem w lutym. Jeszcze nie wiemy, kiedy będzie sesja Rady Miasta, jeśli chodzi o marzec, kiedy będą głosowane uchwała na temat planu pracy komisji, w związku z czym dobrze by było, jakbyśmy popracowali nad tym planem pracy na cały rok, tak żebyśmy mogli umieścić tam wszystkie niezbędne elementy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi o komunikowanie się między przewodniczącym a członkami komisji. Ja będę się starał, każdy z nas ma jakiś tam zakres obowiązków swój domowy i służbowy, będę się starał Państwa obdzwaniać telefonami przed posiedzeniem komisji rewizyjnym, tak żeby wszystkim, że tak powiem, pasowała data i godzina. Wydaje mi się, że to będzie chyba najrozsądniejsze rozwiązanie, tak abyśmy mogli wszyscy gremialnie pojawić się na komisji. Jeśli chodzi o tą część taką techniczną, to chciałbym tutaj zakończyć, natomiast chciałbym powiedzieć też troszeczkę o komisji rewizyjnej. Część z Państwa uczestniczyła w komisji rewizyjnej już w poprzednich latach, ja jeszcze nie, natomiast pamiętajmy o tym, że komisja rewizyjna poza kontrolą podległych placówek również prowadzi kontrolę tego, co się dzieje w budżecie i wykonanie budżetu. Na podstawie budżetu i wykonania budżetu komisja rewizyjna składa wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu dania naszemu burmistrzowi absolutorium. To jest jedna część. Plan pracy oczywiście, ten roczny, o którym wcześniej wspominałem, to nie jest ścisły plan. Jeżeli Rada zażyczy sobie jakieś przeprowadzenie kontroli, ewentualnie jakieś prace związane poza tym planem pracy rocznym, my jako Komisja Rewizyjna musimy się tego podjąć. I to chyba tyle, jeśli chodzi o tą część początkową. Chciałbym, jeżeli Państwo pozwolicie, przejść do punktu czwartego, wolne wnioski. Jeżeli są jakieś wolne wnioski, jeżeli są jakieś pytania, bardzo zapraszam do dyskusji. Ja tylko wolny wniosek chciałem powiadomić radnych. Zapewne już otrzymali Państwo zawiadomienie, że 19 mamy Radę Miasta, na której ślubowanie złoży pani radna Ewa Grabek. Natomiast dostali Państwo również porządek obrad dzisiaj uzupełniony o dwa punkty jeszcze, czyli uzupełnienie składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Spraw Społecznych, ponieważ na ten sam dzień, na godzinę 16, tak żebyśmy już nie odwlekali prac tej komisji, tych dwóch komisji, zwołałem posiedzenie tych komisji, jednej i drugiej, tak żeby jeszcze w dniu, w którym odbędzie się sesja, po sesji mogła się ukonstytuować ta komisja, tak żeby już można było, żeby komisja również mogła pracować. Dziękuję. Ja mam pytanie do pana przewodniczącego Tomasiaka. Jaki jest powód zwoływania dwóch sesji? Czy pani przyszła radna Grabek nie mogłaby złożyć ślubowania w piątek? Dziwię się, że pan przewodniczący zadaje to pytanie, ponieważ jeżeli pan zajrzy do statutu, to pan uzyska wszystkie odpowiedzi na pańskie pytanie. Mamy sytuację następującą, że nie mamy wybranych dwóch składów komisji, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Oświaty, a pani skarbnik wskazała na konieczność zmian w budżecie. W związku z tym, że pani skarbnik wskazała na konieczność zmian w budżecie, nie byłoby możliwości zaopiniowania projektu uchwał bez uzupełnienia składu Komisji Spraw Społecznych, Komisji Oświaty i wyboru prezydium przez dwie komisje. Gdybyśmy spotkali się w dniu, w którym pani radna Grabek składa swoje ślubowania, a nie są uzupełnione składy komisji, byłaby podstawa do zaskarżenia takiego trybu pracy na sesji Rady Miasta i zaskarżenia uchwały budżetowej i uznania jej za nie było, ponieważ aby budżet mógł być przyjęty, musi być zaopiniowany przez komisję, w tym przez komisję budżetową, i rozwiązaniem realnym, aby można było tego dokonać w tak krótkim czasie, i wskażę jeszcze jedną rzecz, że ja planowałem zwołanie sesji 27 grudnia, tak żebyśmy w tym roku mogli dokonać zmian niezbędnych w budżecie, natomiast okazało się, że te zmiany, które, i to jest na wniosek pani skarbnik, piątek i ten tryb pilny, zwołanie tej sesji, ponieważ są to zmiany związane właśnie z nadchodzącymi świętami i tam muszą być wypłacone należności nauczycielom, zanim rozpoczną się te święta. Aby zadośćuczynić
przepisom prawa, jeżeli zwołalibyśmy w piątek wspólne posiedzenie komisji, a Komisja Spraw Społecznych i Komisja Oświaty nie miałaby wybranego prezydium, złamalibyśmy prawo, bowiem nie miałby kto później zatwierdzić protokołów ze wspólnego posiedzenia komisji, bo przypomnę panu, że protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji podpisują później przewodniczący komisji, więc w przypadku dwóch komisji nie byłoby przewodniczących, nie miałby kto złożyć swoich podpisów pod tym dokumentem. Złamalibyśmy prawo po prostu. Również można wyciągnąć opinię taką, bo to jest po konsultacjach z obsługą prawną, że nastąpiłoby po prostu złamanie prawa, ponieważ jeżeli jest wymóg obradowania tej komisji z pełniącym funkcję obowiązki przewodniczącego, to nie byłoby również możliwości, aby ta komisja, aby to wspólne posiedzenie mogło się odbyć. Więc nie mielibyśmy zaopiniowanych zmian w budżecie i w tym również przez komisję budżetową, która na tym wspólnym posiedzeniu by była, więc mielibyśmy bardzo duże problemy z naszą małą miejską legislacją. Radny Osiecki, proszę bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym przypomnieć, że przewodniczący Jacek Tomasiak nie jest członkiem komisji rewizyjnej. Był tu, pełnił obowiązki otwarcia komisji i przekazał prowadzenie komisji do momentu wybrania przewodniczącego. I nie wydaje mi się stosownym miejscem tutaj zadawanie mu pytań informacyjnie, tylko przypomniał o tym, że ta sesja została zwołana. Wracając do komisji rewizyjnej, bo po to żeśmy się tutaj spotkali, chciałbym tutaj zaproponować, jeżeli pan przewodniczący wyrazi zgodę, ponieważ są nowe osoby w komisji rewizyjnej, a komisja rewizyjna jest dość ważną komisją, która nie dość, że pracuje nad absolutorium dla burmistrza, jak i również przeprowadza kontrolę w jednostkach podległych urzędowi miasta i w samym urzędzie miasta. I często tutaj bywają sytuacje sporne, co komisja może kontrolować, a co nie. To dla osób pierwszej kadencji, jak i osób, które, że tak powiem, w tej kadencji były i będą chciały w tym uczestniczyć. Proponuję, aby pan przewodniczący Rady Miasta wyszukał, przez pracowników wyszukał szkolenie dla członków komisji rewizyjnej, jeżeli chodzi o kontrolę i uchwały absolutoryjne i takie szkolenie, żeby ci członkowie mieli. Korzystając z okazji, gratuluję zarówno przewodniczącemu, jak i wiceprzewodniczącej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radny Kosyk prosił jeszcze o głos. Jeszcze raz pytanie do pana przewodniczącego. Składy dwóch komisji będą sześcioosobowe, więc jaki jest problem, żeby wybrali sobie przewodniczącego w tych dwóch komisjach, gdzie jednego radnego brakuje, wybrali przewodniczącego, prawda, i obradowali nad i zatwierdzali ewentualnie porządek obrad. Pan przewodniczący i projekty uchwał. A mianowicie tak, jak i wystąpił dzisiaj na komisji rewizyjnej, drogi panie radny, ponieważ mamy sytuację taką, że jak spojrzymy na składy tych komisji, to widzimy, że głosy rozkładają się porówno. Jeżeli na komisji nie zostanie wybrany przewodniczący, a taka sytuacja mogłaby mieć miejsce, czyli byłoby głosowanie 3-3, teoretycznie, również nasze zwołanie sesji na piątek byłoby bezprzedmiotowe, ponieważ w przypadku zwołania sesji wspólnego posiedzenia komisji, gdzie nie mamy wybranego przewodniczącego, należałoby uzupełnić porządek obrad Rady Miasta dopiero o wybór przewodniczącego, ale wcześniej nie mogłoby się odbyć wspólne posiedzenie komisji. Więc mielibyśmy szalony galimatias prawny. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie dzisiejszego porządku obrad Komisji Rewizyjnej? Nie ma. Przechodzę do kolejnego punktu, zamknięcia obrad. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za obrady. Kończąc pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Dziękuję bardzo.